Dzień dobry bardzo, kochani. Witajcie w nowym daily vlogu. Cześć, dzień dobry. Albo kilkudniowym vlogu. Słuchajcie, wszystko się okaże. Mam nadzieję, że mnie widać. Mam taką nadzieję, że mnie widać, bo dzisiaj mamy przepiękną pogodę i jesteśmy już od rana w trasie, bo jedziemy gdzie? Jedziemy do Solca-Zdrój, do Malinowego Raju, w którym już byliśmy, co prawda byliśmy... Hotel, byliśmy, spa. Poczekaj, byliśmy wtedy na weekend? Weekend, na 5 weekend. Dni. Nie, o Ultima Volta. A może być. Weekend? Siam tak. Stadia weekend, Ultima Volta? Si. No, no to teraz jedziemy na dłużej, słuchajcie. Jedziemy na kilka dni, w sumie to na 5 nocy, 6 dni. Samochód oczywiście załadowany. Kot oddany do mojej siostry. Tak jak powiedziałam, przepiękna pogoda, słonecznie, ciepło. Widziałam przed chwilą zdjęcie na Instagramie, gdzie hotel Zabraczamy Malinowy Raj jest przepięknie ciepło. Przygotowany jesiennie. Ostatnie dni ciepła, tak myślisz? Tak, może być. No mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo chcemy się zrelaksować. Mamy już umówione wszystkie zabiegi. Chcemy chodzić na spacer, bo jest tam przepiękne miejsce do chodzenia, może jakieś rowerki, którymi możemy sobie tam pojeździć. Wszystko się okaże już na miejscu. Także słuchajcie, jedziemy. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądać troszkę też w takim klimacie kosmetycznym, trochę w klimacie jesiennym, bo tak jak powiedziałam, Malinowy Raj jest przepięknie przestrojony na zewnątrz, właśnie na Instagramie, no to zdjęcie jest cudowne, także jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że trafimy jeszcze na słoneczne godziny, to sobie zdjęciówkę Massimo, idealnie ja w pomarańczowym dresiku na tle dyni. Zapowiada się super. To co, jedziemy? Andiamo. Dobra. Moi drodzy, właśnie dojechaliśmy do Malinowego Raju. Patrzcie, jakie piękne dynie. Zobaczcie, jaki mamy piękny widok. Kto z Was pamięta ten widok, jak byliśmy tutaj pierwszy raz? Zobaczcie. Wtedy była jeszcze wczesna wiosna, o ile dobrze pamiętam. I tutaj ta część, gdzie znajdują się odkryte jacuzzi, to wszystko było zamknięte, leżaczki, cała reszta. Teraz zobaczcie. Max mówi, że jutro, jak będzie taka ładna pogoda, to wskakujemy tutaj do jacuzzi. Obowiązkowo. Fontanny widzę, że tym razem wyłączone. Co wy na to? Pięknie tutaj jest. Tutaj widzicie jeziorko. Będziemy sobie chodzić na spacerki, żeby tylko dopisała pogoda. Patrzcie. A tutaj mamy strefę mineralnych basenów. O, widzę, że nawet czekała na nas niespodzianka z hotelu kosmetyki Balneo, które już doskonale znacie. Zresztą ja też już doskonale znam, ale cały czas je poznaję. I widzę tutaj produkty, które będę sobie testować pierwszy raz. O, i mamy nawet jakieś zaproszenie do kawiarni dla dwóch osób na wybrany deser albo kawę i herbatę. To tak jak wtedy mieliśmy, nie wiem czy pamiętacie. No pewnie, że skorzystamy. Ale czekajcie, jeszcze raz pokażę Wam, jak tu jest pięknie. Dzień dobry, kochani.
Można powiedzieć, że w pierwszym dniu naszego pobytu tutaj w Malinowym Raju, bo tak naprawdę wczoraj przyjechaliśmy i co prawda nie nagrywałam, odstawiłam kamerę, polecieliśmy od razu na spacer, później poszliśmy na baseny, siedzieliśmy tam praktycznie aż do czasu kolacji, ale powiem Wam, słuchajcie, jest godzina 7:00. Ja, ranny ptaszek, osoba, która wstaje o 5:00, tak sobie pospałam dzisiaj, tak było mi przyjemnie, bo tak, dobry materac, mieliśmy uchylone okna balkonowe, całą noc padał deszcz, więc to też była taka, wiecie, ta atmosfera, inne powietrze, deszcz, typowo jesienna, przyjemna. Przed chwilą wyszłam na balkon i nad nami unosi się jeszcze mgła. Jest naprawdę taki klimat typowo jesienny. Jak widzicie, nałożyłam sobie płatki pod oczy i mam ochotę na kawę, więc zaraz będziemy się pomału z Maksem ogarniać i pójdziemy sobie na kawkę, później na śniadanko, a o godzinie 10:30 zaczynamy pierwsze zabiegi. Jeszcze się zastanawiam, jak to wszystko zorganizować, czy brać ze sobą kamerę, czy brać ze sobą aparat i nagrywać. Może coś mi się uda z tych zabiegów nagrać. Później Wam powiem, jakie mamy dzisiaj zabiegi, co będziemy robić. Ale zapowiada się naprawdę fajny dzień, taki pełen relaksu, odpoczynku. Tak, tego właśnie nam było trzeba. Zabrałam ze sobą nową książkę, którą chciałabym tutaj zacząć czytać. Ale powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, czy będę miała czas na to, żeby czytać. Bo ja generalnie czytam książki zawsze rano, jak wstaję. No a już jest godzina 7:00. Zaraz trzeba będzie się ogarniać. Później mamy zabiegi. No, zobaczymy, czy uda mi się w ogóle ją ruszyć tutaj na wyjeździe. Już o godzinie 11:00 zaczynamy pierwsze zabiegi tutaj właśnie w centrum spa, które znajduje się na terenie Malinowego Raju i oczywiście przepiękna gablotka ze wszystkimi kosmetykami Balneo, proszę bardzo. Mamy tutaj linię malinową, krem, który bardzo, bardzo lubię. Kolejne produkty. Żel, o którym Wam opowiadałam. Wspaniały jogurt do ciała. Pięknie rozświetlający. Ta linia jest w ogóle obłędna. Mamy tutaj masło do ciała i peeling do ciała, która pachnie cudownie. Tak malinowo. Przepięknie. Proszę bardzo. Następne produkty. O, i tutaj zobaczcie, mamy kilka też z moich ulubionych, czyli witaminowe ampułki, fantastyczne zresztą, nieraz Wam polecałam, wspaniały tonik dla każdego, musicie wypróbować, te dwa produkty szczególnie są naprawdę fantastyczne. No oczywiście mamy też serum, tutaj akurat jest biosiarczkowe serum witaminowe, ale zobaczcie, tutaj jest z niacynamidem, jest jeszcze aloesowe, nie wiem czy znajdę je tutaj. O, chyba będzie tu. Jest. Zobaczcie, tutaj jest to serum aloesowe. Oczywiście jest też linia dla mężczyzn. Zobaczcie. Także wybór. Produkty do włosów. Maski. Maski siarkowe. Mydło. Mydło mineralne biosiarczkowe, które jest w ogóle hitem, jeśli chodzi o markę. Natomiast nie myślcie sobie, że to jest mydło. Ono ma po prostu taką nazwę, ale ten produkt jest niesamowicie uniwersalny i wiele osób go uwielbia.
A jeszcze Wam coś pokażę. Tu jest też maseczka, o której wspominałam na moim blogu. Jest post na blogu na jej temat. Genialna biosiarczkowa maska witaminowa. Też Wam gorąco ją polecam. Schowałam się w łazience, bo Massimo stwierdził, że musi trochę się zrelaksować z poduszeczką i z kołderką. Na balkonie z kolei wieje, więc nie będzie dokładnie mnie słychać, bo chciałam Wam pokazać, że tutaj na miejscu w hotelu jest taka fajna, jest taki fajny jakby segregator, w którym rozpisane są między innymi zabiegi, z których można tutaj skorzystać. I to jest naprawdę bardzo fajna opcja, bo zobaczcie, mamy cennik. Gdyby ktoś chciał dodatkowo na przykład na jakieś zabiegi pójść, z których chciałby skorzystać, ale mamy tutaj właśnie świetnie rozpisane te wszystkie zabiegi. Natomiast to, co chciałam Wam pokazać, poczekajcie, muszę tutaj to znaleźć, bo tak jak widzicie, trochę tego jest, a nawet bym powiedziała, że dużo tego jest. Czekajcie, gastronomia, gdzie to było? Baseny mineralne, o, tutaj było. Tak mi się wydaje. I tutaj w strefie tych basenów, o zobaczcie, mamy bardzo fajnie wszystko rozpisane. Jeśli chodzi na przykład o basen solankowo-siarczkowy, tak jak tutaj jest napisane, to pierwszy, jedyny basen w Polsce. I rzeczywiście ten basen jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Woda tam jest niesamowicie ciepła, jakbyście wchodzili po prostu do kąpieli w wannie, co prawda jest lekko żółta, czyli ma taki swój naturalny kolor, który odpowiada właśnie za też za tą mineralizację. Zobaczcie, tutaj można sobie zobaczyć, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Dwa baseny zewnętrzne, basen albo taki mniejszy i basen większy z temperaturą wody, wymiarami. Bardzo fajnie, że to jest tak wszystko opisane. Tutaj są właśnie te baseny rekreacyjne i sezonowe. Tak jak mówię, tutaj mamy opisany właśnie basen solankowo-siarczkowy. O, zobaczcie, głębokość, powierzchnia, temperatura wody. Widzicie to? Jest naprawdę bardzo, bardzo ciepła ta woda i przyjemnie się w niej siedzi. A tutaj z kolei na przykład mamy opisaną dokładnie mineralizację tej wody. To też jest bardzo istotne, szczególnie dla osób, które właśnie zwracają uwagę na to, jakie właściwości ma taka woda. I zobaczcie, widzicie? Działanie miejscowe, przeciwzapalne, bakteriobójcze, grzybobójcze, złuszczające naskórek, a z kolei działanie ogólne, czyli te kąpiele po prostu w tej wodzie solankowo-siarczkowej naprawdę dają świetne efekty. Zresztą ja to powiem Wam tak, ja to wiem po mojej babci, która przez całe życie korzystała właśnie z zabiegów takich siarkowych, kąpieli siarkowych i nie tylko. I babcia nigdy w życiu nie narzekała na jakiekolwiek bóle, już nie mówiąc o tym, że babcia prawie przez całe życie była po prostu zdrową babką. Naprawdę świetnie się trzymała. No teraz już wiadomo, ten wiek powyżej 80 lat już tak daje o sobie znać, ale wszyscy zawsze byli pod wrażeniem, nawet lekarze, i mówili, co pani robi, że pani jest cały czas zdrowa. No właśnie. Czyli jednak te kąpiele siarkowe, okłady borowinowe i nie tylko, dają bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj mamy fajnie też rozpisane różne zajęcia, z których możemy korzystać. Zajęcia właśnie dla aktywnych, wycieczki rowerowe, sala cardio, tutaj mamy jeszcze inne dodatkowe atrakcje, koncerty, które mamy wieczorami. Naprawdę, powiem Wam, dużo się dzieje i świetnie, że jest to wszystko tak fajnie rozpisane. Tutaj z kolei mamy już ofertę na Solec Zdrój, czyli uzdrowisko, które znajduje się właśnie troszeczkę tutaj dalej od Malinowego Raju. Pomyśleliśmy z Maksem, że wykorzystamy drugą część dzisiejszego dnia i podjedziemy sobie do Buzka Zdroju, które, jak wiecie doskonale, jest miastem moim rodzinnym, miastem, w którym się urodziłam, i pojedziemy sobie do parku, w którym znajduje się sanatorium Marconi. Więcej nie zdradzam, zaraz zobaczycie co i jak. Tak będziemy wykorzystywać właśnie tą drugą część dzisiejszego dnia, czyli długi, długi, fajny spacer. Później jak wrócimy, lecimy znowu na strefę basenową, spa, saunę
No, taki plan na dalszą część dnia. No i dojechaliśmy na miejsce. Idziemy właśnie tutaj do wejścia do parku. Witajcie w drugim pełnym dniu naszego pobytu tutaj w Malinowym Raju, lub też w trzecim dniu naszego wyjazdu. O, żeby nie było. Ja, jak widzicie, jestem już w szlafroku, bo za moment schodzę na zabiegi, ale mam już zaliczone śniadanie i dzisiaj sobie trochę pofolgowałam, bo przysięgam, zjadłam gofry. Nie uwierzycie, wczoraj jak pojechaliśmy do Buzka, to jak byliśmy na spacerze w parku, mówię do Maxa, wiesz co, mam ochotę na gofry. Ale nigdzie tych gofrów nie mogliśmy znaleźć. To jest, słuchajcie, siła przyciągania, siła intuicji, intencji, jak to się mówi, nie wiem, wyższa siła czy cokolwiek. Schodzę na śniadanie i co widzę? Gofry! Więc mówię, nie, po prostu nie odpuszczę sobie, skoro się tutaj relaksuję, odpoczywam, mam taki, powiedzmy, mini urlopik od codzienności i rzeczywistości, to zjem na śniadanie gofry. A po gofrach kawa w termos i na długi spacer, jeszcze przed zabiegami. Teraz, jak już widzicie, jestem gotowa i schodzę na zabiegi. Czekać mnie będzie refleksologia stóp, a później mam kąpiel hummus, chyba jakoś tak. Maxa też czekają fajne dzisiaj zabiegi. On co prawda będzie miał masaż tajski i jeszcze będzie miał też kąpiel siarkową. Także lecimy, zaczynamy ten kolejny dzień. Później pewnie może pójdziemy na jakiś spacer, albo pójdziemy jeszcze na strefę basenów. No zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Także lecimy i zapraszam Was dalej do oglądania. Autumn comes too soon.